ko moja ne daj meni, mamko moja ne daj meni. Bohaterkami są ćmybarowe prostytutki, usunięte z ulic Moskwy na okoliczność olimpiady, żeby nie musieć pokazywać światu czegoś, co nie jest zgodne, co nie było zgodne, czy co nie jest zgodne z oczekiwaniami, tak, ówczesnych władz. Jakże by mi, synku, nie żal, jakże by mi, synku, nie żal, ty na moim sercu leża, ty kobietę, która myślę, mówiąc ogólnie, wsiadła chyba nie do tego pociągu, do którego powinna wsiąść kiedyś tam wcześniej, kilkanaście lat temu. I niestety, jak to zwykle w życiu bywa, nie można z tego pociągu wysiąść ze względu na różne okoliczności. I jest to postać, Laura jest to taka postać, która tęskni, myślę, za miłością, za normalnym życiem, jakie prowadzi każda kobieta. Troszeczkę pewną analogią, pewne Jungtim zachodzi między tą literaturą a Lotem nad kukułczym gniazdem Kena Kesseya, gdzie tam rzecz się również odbywa w domu dla, czy też w szpitalu dla ludzi z deficytem. Tutaj owszem, te panie, wiedząc, pamiętając o okolicznościach, te panie w wyniku różnego rodzaju zdarzeń dokonują pewnego przełamania i opuszczają wbrew przepisom ten zakład, to znaczy grozi to pewnymi konsekwencjami, ale to opuszczenie jest aktem wyrwania się na wolność, tak? Wyrwania się nie tylko na wolność taką no, zewnętrzną, ale chyba pokonaniem jakichś barier, które są i w nich. Musisz zrozumieć, czym dla mnie jest syn. Jesteś przecież niepełnoletnia. Zaglądała pani do mojego dowodu? Kłamiesz, dziwko! Nie możesz mieć jeszcze dowodu! Nie jestem dziwką! Wypraszam sobie! Zgrywałaś się przed nim. Powiedział, przywiozę sierotę. Mam matkę. Zgadza się. Tylko, że ona ciebie się wyrzekła. Byłam w mieście i wszystko już o tobie wiem. Kradłaś! I puszczałaś się. Gdybyś była trochę starsza, załatwiłabym cię. Nie gniewaj się na mnie. Zrozum. Rozmawiam z tobą jak z kobietą. Jesteś jeszcze młoda. Możesz przecież wyjść za mąż. No pewnie, przecież taką to i z dzieckiem wezmą. Dziewczyna jak malowanie, nóżki, cycuszki, rądy, ząbki jak perełki. Wyjedź stąd jak najdalej! Tam będziesz mogła spokojnie pracować. Nikt się nie dowie o twojej przyszłości. Anna, podaj torbę.